pisarzy, poetów, artystów pochodzenia żydowskiego na stałe wpisało się do kanonu polskiej literatury i sztuki, a kiedy trzeba, walczyli o wolną Polskę, stanowiąc drugą po etnicznych Polakach grupę żołnierzy w Legionach Piłsudskiego. Pomocy Żydom groziła śmierć. Ach, jak szybko minął czas, ja już nie odszukam was. Lata młode, lata me dziecięce. Marca 1897 roku na Więcierszy. Według informacji z IPN, sąd doraźny w Zakopanem 21 lutego 1944 roku skazał Katarzynę Filipek na śmierć i zdecydował o jej rozstrzelaniu 6 marca pod Nowym Targiem. Nie patrz na smutnych tych wyzwaliska. Nie płacz, co prawda łzy to rzecz niewieścia. Widzisz, żyjemy, choć śmierć była bliska. Wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia. Serdecznie zapraszam jutro, czyli 9 marca 2024 roku do Kliszczackiego Centrum Kultury na spektakl muzyczno-słowny Sprawiedliwi. To jest rzecz o bohaterach, o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej. A tak się składa, że właśnie w tokarni jest jedna pani, która została odznaczona tytułem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, to pani Katarzyna Filipek. Myślę, że warto znać historię niesamowitych, niezwykłych ludzi ze swojego rejonu, w ogóle ludzi, którzy byli blisko nas, którzy wychowywali się dokładnie w tym miejscu. Warto to poznać po to, żeby czerpać to, co jest piękne, tę siłę od nich i żeby dbać o to, żeby nigdy nie doszło do strasznych rzeczy, jakie się działy w latach 39-45 i później też. Serdecznie zapraszam. Nasz los sprawiedliwy.